Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony pomidorowy.pl i dzisiaj, w zasadzie to 17 godzin temu na fanpage'u Spyro Universe wleciał kolejny trailer odnośnie Crasha Bandicoot Mobile, więc sobie go zobaczymy. Bardzo dobry film. Bardzo świetny film moim zdaniem. I to, co się tutaj zaprezentowało, to jest po prostu epickie. Nie dość, że będzie można grać tutaj w koopie, bo będziesz mógł grać z przyjaciółmi, to jeszcze po prostu sama kustomizacja wyglądu Crasha. I ogólnie to, co tutaj przed chwilą było pokazane, to jest po prostu. Nie wiem, jak inaczej mogę to skomentować. Można by powiedzieć, że oficjalnie Crash Bandicoot Mobile dostał swój tytuł Crash on the Run. Czyli tak jak w sumie było planowane na początku. Zresztą mega mi się. Tutaj pozwolę sobie wyciszyć. Mega mi się również podoba design Ikoko, Crasha oraz Aku Aku. I bardzo mi się podoba właśnie wstawka z Cortexem, ta, która ma tutaj miejsce. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Co to są za postacie, które tutaj z tego portalu wychodzą? Jakby co nagrywam to wcześniej rano, dlatego możecie słyszeć jakby taki trochę zaspany głos. Ale bardzo mi zależało, żeby to nagrać. Epickie nowe poziomy. Kustomizacja skinów. Czyli mamy tutaj Shiba Crasha z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Tutaj Scorporillę mamy. Classic Bosses, tak. No chyba z Titansów Classic Bosses. No i będziemy mogli grać z przyjaciółmi. Czyli w takie poziomy nie tylko solo, ale z przyjaciółmi będziemy mogli grać. Czyli ktoś będzie mógł być Koko albo Aku Aku nawet. Kto wie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic, możecie już grę sobie, że tak powiem, przed sprzedaży ogarnąć na Google Playu. Oczywiście prawdopodobnie zobaczymy, ile ona tam będzie kosztować, o ile będzie coś kosztować. No i cóż, czekamy, co dalej będzie z Crashem on the Run. To by było z mojej strony na tyle. Prawdopodobnie to będzie ostatnia pogadanka, jeżeli chodzi o Crasha Bandicoot Mobile. Bo raczej do tego czasu już gra wyjdzie, więc nie ma sensu tutaj dalej ciągnąć tematu. A wy napiszcie, co sądzicie na temat Crasha Bandicoot on the Run. I czy w niego zagracie na telefonach swoich? Dzięki i cześć.